Cześć moje kochane aniołki, co tam u Was? Witam Was serdecznie. Dla tych wszystkich, którzy są nowi, mam na imię Ela Bella Rosa i rozgoście się, zostańcie z nami. Witajcie na najlepszym kanale na YouTube. Kochani, co słychać u Was dobrego, tak? Jeśli nie przesłyszeliście, nie zapytałam, co u Was słychać, tylko co słychać dobrego. Właśnie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy z tą myślą zaczęli dzień, co słychać dobrego. Kochani, dzięki za wczorajszego live'a. Bardzo, bardzo dziękuję, że mnie wspieracie, kochani. I tak, w piątek będzie w godzinach popołudniowych, wieczornych live dla tych wszystkich, którzy na przykład wczoraj nie mogli być, ponieważ live był rano, a ludzie pracują, wiadomo. To będzie w piątek. Jeszcze godzina będzie do ustalenia, na pewno dam Wam znać. I kochani, tak, mamy trzy opcje, jak widzicie. Zero z zielonym kamieniem, trójka z żółtym i piątka z różowym. Teraz będziemy dokonywać wyboru, kochani. Ja będę z tym czasem stosowała karty. Tutaj są te karty, ten tarot, który będę dzisiaj używać. Kochani, tak, w tym momencie bardzo Was proszę, żebyście zamknęli oczy. Wszyscy. Nabierzcie przez nosek dużo powietrza. Nabierajcie, nabierajcie, jeszcze nabierajcie. Ok, wstrzymajcie teraz to powietrze. Jeszcze przytrzymajcie i teraz powolutku ustami wypuśćcie je. Wypuszczajcie. Jeszcze, jeszcze. Ok, teraz otwórzcie oczka i zdecydujcie się na jedną cyfrę, która Was przyciągnie. Ja karty już tasuję dla Was. Będę oczywiście kładła trzy karty do każdej opcji po kolei. Na początku położę do zera. Także kochani, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to włączcie pauzę i odtworzycie sobie ten filmik, ponieważ ja będę już zaczynała, wyjmowała, od razu kładła kartę do zera. Także kochani, jeżeli wybieraliście zero, to teraz będą karty dla Was. Podajcie im chwilkę, niech one już są właśnie gotowe. Tak, to są Wasze karty. Proszę, to są Wasze karty, kochani. Pomyślcie w tym momencie, patrząc na te karty, o swojej osobie. O pytaniu, czy jemu zależy na Tobie. Jemu, jej, obojętnie kto to jest naprawdę. Ja wybiorę teraz trzy karty. Trzy karty. To jest Wasza karta dla zera oczywiście. To jest Wasza karta dla zera. I to jest Wasza karta dla zera. Okay, kochani. I teraz spray do oczyszczania aury będę stawiała przy każdej karcie, żebyśmy się nie pogubili. To jest spray, jak widzicie, do oczyszczania czakr, tak? Tutaj on wędruje do zera. Zaczynamy od zera. Może sobie jakoś to ustawię, bo zero jest niepokorne. Dobra, karty są gotowe. Zaczynamy. Kochani, pierwsza karta, tak widzicie, to jest dwójka buław. Tej osobie, czy zależy. Ona w tym momencie rozważa coś. Brama jest otwarta, jak widzicie, i tylko ona się zastanawia, w którą stronę ma pójść, czy w lewo, czy w prawo. Tutaj jest bardzo ważny czas, tak? Ona nie może tak naprawdę przed tą bramą stać wiecznie, ona dokona tego wyboru. I zaraz dalej będziemy mówili. Na początku się skupmy na tej pierwszej karcie. To jest tak, jakby ta osoba odkrywała nowe możliwości w Waszej relacji. Czy będą to możliwości w ogóle? Jeżeli tu byliście wcześniej, a związek mógł być nie za dobry w przeszłości, to ta osoba boi się tego raz jeszcze, ponieważ tutaj widzicie dziesiątka mieczy. Chyba, że ta osoba jest tak poturbowana lub zdaje sobie sprawę, że Wy jesteście po jakimś nieudanym związku. No i tutaj trzeba troszeczkę uważać, kochani. Bo tak naprawdę, wiecie, znaczenie karty dwójki buław dla mnie w takiej właśnie pozycji, jak stoi, to jest takie, jakby trzeba było odblokować tą energię, która w nas jest, ta blokująca energia, tak, żeby pójść. No i oczywiście zdecydować się, w którą stronę chcemy iść. Tu nie ma tak naprawdę możliwości, żeby przygotowywać się do tej drogi wiecznie. Tu trzeba zdecydować, albo idziemy w prawo, albo w lewo. Może tak naprawdę uznaczać to jakiś układ między Wami. Taki układ, że daliście sobie na przykład jakąś możliwość. Chcesz być ze mną lub nie chcesz. To też może być. Tutaj, kochani, w drugiej karcie widzicie w dziesiątce mieczy, to jest niesamowity ból. Ten ból może być z poprzedniej Waszej relacji, bo wielu z Was mogło już być z tą osobą w jakiejś relacji i która niestety zakończyła się niezaciekawie, ponieważ zostały poranione serduszka, złe wspomnienia. I teraz ta osoba, jak pytamy, czy jej zależy,
Ona ciągle pamięta to, co było, to, co było złe. Tutaj w tej karcie można powiedzieć, że ktoś doznał niesamowitej krzywdy i jeżeli nie byliście w relacji, to się nie martwcie. To w takim razie to dotyczy wcześniejszych relacji albo twojej z kimś, ale ta osoba oczywiście wie o tym, pamiętajcie. Lub ona tak cię postrzega, że ty możesz być bardzo poturbowana przez życie i także trzeba z delikatnością do ciebie podchodzić, jak do jajeczka. To jest taka, wiesz co, jakby przerwa. Niby ta osoba decyduje, ale jest cisza, ponieważ coś mogło się wydarzyć takiego niespodziewanego, można powiedzieć, w waszej relacji i tu trzeba podjąć decyzję, ale ciągle pamiętamy ten ból z przeszłości, te cierpienie, tak? I czekamy tak jakby w dziesiątce mieczy, kiedy to wszystko przeminie. I stoimy przed tą decyzją, ale z oczekiwaniem, kiedy przeminie ten ból. To tak jak widzicie, jakby ktoś komuś dał drugą szansę i drugą, jeżeli byśmy razem, lub drugą dla tej osoby szansę jeszcze raz, żeby była szczęśliwa, bo może zdajecie sobie sprawę, że ona nie chce związku i była naprawdę w nieszczęśliwym związku i teraz dajecie dla niej znowu szansę. I ona teraz się zastanawia, kochani, tak jakby chciała przyczekać, żeby to cierpienie, ten ból odszedł, ponieważ tam na końcu jest karta cesarza, bardzo dobra karta. Może tu mogą być różne historie, może ta osoba być po prostu czyimś ojcem, może ona jest w jakimś związku małżeńskim, w jakiejś relacji i stąd jest ten problem, żeby cokolwiek zadecydować, ponieważ widzicie, może ona być w coś uwikłana, tutaj jak najbardziej, może już być panem domu, czyimś mężem, tak? No i tu to jest problem, żeby zadecydować, też tak może być. Tutaj, kochani, czy tej osobie zależy, to ja bym powiedziała, że bardzo zależy w takim razie, nieważne jaka jest sytuacja, czy to wy ją skrzywdziliście kiedyś, tak? I jeżeli ona ma te wybory, to znaczy, że ciągle o was myśli, ciągle jesteście dla niej ważni. Bo pomyślcie, nigdy nikogo nie bierzemy pod uwagę, jeżeli ktoś dla nas nie istnieje. To oczywiście samo z siebie jesteście bardzo dla tej osoby ważni, ponieważ ona zastanawia się, czy jeszcze wam dać szansę, czy o was myśleć poważnie, no historii milion, tak? I ten ból, i to nieważne naprawdę, czy to ty zraniłaś tą osobę, czy ona ciebie, czy to jest tak, że ona jest w relacji może nieszczęśliwe i nie może zdecydować, ponieważ ma ręce związane, cierpi, tak? Może w tej relacji, w której jest, cierpi i tak naprawdę nie może dokonać na ten moment jakby żadnego ruchu wykonać, mimo że jest bardzo silna, jest w karcie cesarza, to bez dwóch zdań, kochani, tu nie można powiedzieć, że ktoś będzie tą osobą rządził. Ona widocznie musi mieć powody, jeżeli cierpi i nie może wykonać ruchu. Bo karta cesarza to, jak wiecie, jest silna osoba, której tak naprawdę nie będziemy mówili, co ma robić. Ona sobie zdaje świetnie sprawę, co chciałaby w swoim życiu mieć. A tutaj widzę, że zależy na was. Tutaj na pewno jest kwestia czasu, kochani. Jeżeli cesarz przestanie tak cierpieć, aż rzadko kiedy cesarz cierpi, naprawdę musiało coś niefajnego się zadziać u tej osoby w życiu, bo cesarz to jest ktoś wytrwały, on będzie trwał długo przy was, tak? Jeżeli jemu zależy i on chce dokonać tego wyboru, a cierpi, to tu bez dwóch zdań można powiedzieć, że on będzie w tym trwać, bo on jest dojrzałą osobą, jest wytrwały. To nie bójcie się, w takiej karcie to nie ma tak jak rycerz jakichś tam kielichów, że on może się zawrócić i pogalopować w jedną stronę. Tutaj jak najbardziej jest, można odpowiedzieć, że tak, tej osobie bardzo zależy. Nawet bym powiedziała bardzo, przy tych dwóch pierwszych kartach. Tutaj już są takie może jej osobowość lub to pokazuje, że ona jeszcze czymś ojcem, mężem, no nie? Ale te dwie karty pokazują, że zależy, bo inaczej by nie było tego cierpienia. Nie było tego wyboru, wiecie? Zależy. Okej, kamień odłożę. I teraz tak. Spray do aury powędruje do trójeczki. Ja wybieram piątkę, a wy nawet już zdecydowaliście. Ja też z wami brałam powietrze i także wtedy wybrałam. Okej, kochani, to są wasze karty do trójeczki. I wybieramy trzy karty. Czy tej osobie zależy na tobie? Ta karta do trójki. Oczekiwanie. Ta, bo chciała się pokazać. Zobaczymy, jest taka ważna. Ok. I jeszcze jedna. Którą chcecie? Tą, tak? Ok. Dobra. Aniołki. Mamy te karty. Czekaj, złożę ten tarot.
kochani, tutaj jest pierwsza karta, tu już w ogóle się pokazuje dla nas oczekiwanie. Myślę, że ta osoba tutaj w tym czasie, ona tak naprawdę podświadomie, tak nic nie robi jakby w tym kierunku, ale podświadomie czeka. Może ona czekać w ogóle na Twój ruch, tutaj ja bym powiedziała. Tak pierwsze, wiecie co, czy zależy, to ja na sam końcu powiem, ponieważ byśmy chcieli się wczuć, tak, w te karty. Kochani, trójka buław, tak jak widzicie, staje ta osoba na brzegu i ona wypatruje czegoś. Na pewno początku, ale tutaj przy tych kartach ja powiem, że ona nie chce byle jakiego początku. Ona chce, żeby to było wszystko pomyślnie się potoczyło szczęśliwie tym razem. I to jest takie właśnie, ona wyczekuje tej przygody, widzicie? Przygody swojej życia, tak? Właśnie chciałaby tej przygody, ale z drugiej strony, żeby to na pewno nie było żaden romans. Ona tutaj w tych kartach, powiem, że chce bardzo czegoś stałego, nie zamierza wchodzić w żadne takie skomplikowane relacje. Jeżeli Ty jesteś wolna i te karty są takie, to ja bym powiedziała, że masz niesamowite szanse, tylko ona tak jakby musiała tutaj w tej czwórce mieczy wyczaić, czy to masz potencjał ta relacja, na przykład, tak? Bo tutaj jest tak jakby, jak to powiedzieć? Tutaj może być tak, że ona wyczekuje akurat z Twojej strony jakiegoś ruchu. Ona coś sobie zaplanowała, tak? Może ona gdzieś mieszka dalej niż Ty, bo tutaj jest ta woda, ten statek. Ona sobie coś zaplanowała, na przykład Waszą wspólną przyszłość, tak? I teraz czeka na Twój ruch. Też może być tak. Na Twój ruch, na Twoją decyzję, na to, żebyście jakby razem to, solidnie od takich podstaw coś zrobili dalej, bo ona na razie czeka. I ta karta czeka, i ta karta, zobaczcie. Ja bym powiedziała, że tutaj jest oczekiwanie właśnie na Ciebie. Tu ta osoba nic nie zrobi w ogóle, chociaż ona patrzy właśnie, patrzy, może ona ma w marzeniach, wypatruje tej przyszłości, ale na pewno nic nie zrobi. Także jak wybraliście, kochani, trójkę, to ja bym powiedziała, że albo się ruszmy, Ty się rusz, albo możesz sobie jeszcze poczekać dość długo, ponieważ i trójka, i jest takie, wiesz, marzenia, i czwórka mieczy w ogóle takiego, ja zawsze mówię, jak wiecie, wakacji od jakichkolwiek decyzji, no to w czasie wakacji nic się nie dzieje. Dosłownie. Czwórka mieczy to pokazuje, że ktoś śpi, dosłownie śpi i się zastanawia, może śpi i w ogóle nie myśli nic. Także jest czas przystoju, jakichkolwiek ruchów, jakichkolwiek, moi drodzy, rozmów. Ona odłożyła broń, widzicie, ma zamknięte oczka i nie ma zamiaru, nic nie robi w tej kwestii, nic, po prostu śpi. Na końcu jest szóstka denarów. Szóstka denarów pokazuje tą, tutaj widzicie tą szalę, wagę. Ktoś dorzuca denar, ponieważ chciałby, żeby to zrównoważyło się, tak? Bo nie ma równowagi tutaj, w tej karcie. No i tak, teraz popatrząc na te karty, tak na spójność i do pytania, czy jemu zależy, to powiem, że zależy, tylko on nie może wykonać żadnego ruchu. A dlaczego nie może wykonać ruchu? No ponieważ tak, może być, że on mieszka daleko, z tego powodu i tak nic nie może zrobić, na przykład nie ma kasy, żeby przypłynąć, przyjechać, zamknięty jest port, nie wiem, samochód mu się zepsuł, nie stać go na samochód, po prostu nic nie może zrobić, nie z tego powodu, po co ma się denerwować, tak, na zdrowy rozum. Nic nie robi, bo nic nie może zrobić, tak uważa. Kochani, jeszcze karta ta na końcu, to też mówiąca o tym, że nie ma sensu, on uważa, że nie ma sensu więcej od siebie dawać, skoro i tak ta sytuacja jest trudna. Myślę, że on uważa, że jest trudna, ponieważ tutaj jest ta karta i tutaj tamta karta nierówności to pokazuje dla nas właśnie przy tych kartach, że on no by chciał, może z jednej strony to było tak, że on często się zaangażował wcześniej i dużo z siebie dawał i teraz czeka, aż Wy tę monetę dorzucicie, tak? Czeka na Wasz ruch. Zupełnie może być tak, co dla niektórych, kochani. Po prostu już ma jakby dosyć, tak jakby ubiegać się o kogoś, tak? Ciągle wypisywać, wydzwaniać, pokazywać, jak bardzo zależy. Może sobie, dla niektórych z Was powiem, dał sobie spokój na ten czas. I czym mu jemu zależy? On ciągle o Tobie pamięta. Obojętnie o kogo pytasz, to pamięta. A to, że mu zależy, to jest bardzo, może być ukryte i Ty zupełnie tego nie widzisz, ponieważ on
Widzicie, taka jest osoba. Jakiś taki Karol, na przykład. Nie wiem, dlaczego powiedziałam Karol. Jakiś taki Karol jest. Jest taka Marysia. No i między nimi było coś długo, długo, długo. Takie coś, że prawie nic nie było, albo może coś było i potem nie mogli się dogadać. Każdy poszedł w swoje strony. Ciągle o sobie myślą, tak? Ciągle marzą. Tak naprawdę nie poszli do przodu, ponieważ ciągle mają siebie gdzieś tam w głowie, w główce, tam daleko. No i tak naprawdę nie chcą do nowego związku iść. Nic nie chcą robić, bo z jednej strony może czekają, tak? Czekają, że jednak ta Marysia z tym Karolkiem się zejdą, może jakiś cud nastąpi. Nie idą w żadne związki, nic nie robią, ani się nie kontaktują, ani też nie idą w nowe, ponieważ jest taka cisza, można powiedzieć tutaj, tak? Tylko marzenie, właśnie. I tak jakby każdy czekał i Marysia, że Karol się odezwie, a Karol, że Marysia, tak jakby któraś pierwsza w końcu osoba, ta, która może mniej się angażowała, tym razem da coś z siebie. Właśnie, kochani, tutaj spójrzcie na swoje sytuacje. Kto więcej dawał się, przeanalizujcie swoją przeszłość, kto więcej się angażował, a która osoba właśnie mniej. To ta osoba, która się więcej angażowała, teraz potrzebuje po prostu zobaczyć, że tej drugiej osobie też zależy. Też coś da z siebie. Też napisze pierwsza. Ja bym, kochani, tutaj powiedziała, że zależy, ale to jest taki jakiś przestój dziwny, wiecie? Jest dziwny przestój. Takiego może ktoś jest na kogoś obrażony. Może też być. Ma focha po prostu. Krótko mówiąc, ma focha. Ale czy zależy? Tak, chociaż udaje, że nie. O, ja bym powiedziała, że udaje, że nie. Dobra, teraz zobaczymy dla, kochani, dla piątki. Nasz tej piątki, co my wybraliśmy. Dobra, aura. Oczyszczać aurę. O Boże, trójka się wywaliła. Idzie do piątki. Trójka w sumie nie jest już potrzebna, ale niech se stoi. Dobra, kształek odłożę. I tak, karty wasze i moje. Wasze i moje, kochani. Proszę, wybierzcie sobie, czy tej osobie zależy na was. Myślicie? O ta. Właśnie tak sobie pomyślałam o niej. Okej. Okay. Wiecie, jaka jestem mocna, że ja pomyślałam o karcie, nie pomyślałam o sobie żadnej. Ajaja, od tego to jeszcze nie grali. Dobra, w takim razie to nie jest dla mnie. O nikim nie pomyślałam, bo nikt dla mnie nie jest teraz ważny z osób do potencjalnego związku. I o nikim nie pomyślałam tak naprawdę. Dobra, to jest w takim razie tylko dla was. Kochani, czy tej osobie na tobie zależy? Powiem ci tak, tu jest czwórka kielichów. Właśnie tak jak pytanie, to ta pierwsza karta odpowiada całkowicie dla was, ponieważ czwórka kielichów, jak widzicie, jest ten kielich dawany albo odgórnie od Boga, albo jest dawany dosłownie od ciebie, dla tej osoby, ponieważ to jest ona. I ty pokazujesz, że ta osoba jest dla ciebie ważna, a ona sobie z tego tak jakby do końca nie zdaje sprawy lub nic nie robi. Ta karta często mi pokazuje właśnie, że ktoś jest taki jakby zafochany. No nie wiem, dla mnie tak to pokazuje, taki wypieszczony, tak? Nie wie tak naprawdę, czy chce. Mógłby, ale nic nie robi w tym jakby, tak? Jest tak jakby znudzony sytuacją, nic się nie dzieje. Może naprawdę u niego ten czas teraz zimowy, jakiś jest trudny, że w ogóle i tak się nudzi. Nie ma ochoty, nie ma takiego, wiecie, tej iskierki do życia. Właśnie. Tu już nawet nie chodzi pewnie o emocje, o uczucia. To jest po prostu osoba znudzona życiem. Pokazana jest. I tu jest potrzeba znaleźć tak jakby równowagę w tym wszystkim. I tu już te karty, reszta mówię, chociaż tu nie ma karty umiarkowania, ale jak patrząc na te karty, to ja bym tak powiedziała, że może ta osoba jest czymś rozczarowana. Wiesz? Ona mogła w tej karcie pierwszej czwórki kielichów rozczarować się z tą sytuacją z tobą. Może spodziewała się czegoś, a to nie nastąpiło. I no jest tak czasami, tak? Już wszystko jest prawie ten, wystarczy ten ostatnia kropeczka postawić, już jesteśmy w związku i każdy na każdego czeka i nic nie nastąpiło. I ta osoba jest taka rozczarowana, chociaż też mogła coś zrobić, ale myśli, jednak nic nie zrobiła, wiecie o co chodzi. Tu jest taki dąs, tak? Mogą być rozterki sercowe jak najbardziej w tej karcie. To jest z jednej strony tęsknota, może być tęsknota, ale też jakby nic się nie działo wielkiego. Co z tego, że tęskni się za związkiem, jak tu nic się nie dzieje, ponieważ z jednej strony tęskni, a z drugiej strony jest taki rozczarowany i nie wie, czy chce tych uczuć właśnie, które są tam w kielichu. Patrz, jest taką tęsknotą, widzicie? Tutaj jak namalowane jest.
musi ta osoba przestać negatywnie po prostu myśleć. Tam jest dalej as mieczy. As mieczy, jeżeli pytamy o czy zależy, to tu jest, kochani, potrzebna bardzo ważna rozmowa, którą byście przeprowadzili oboje. Usiąść razem przy kawie, porozmawiać. No, nawet przez telefon, ale żeby była kamerka, żeście widzieli swoje oczy. Ponieważ as mieczy to pokazuje właśnie tak jakby potencjał, żeby o czymś porozmawiać. Właśnie może byście pomijaliście troszeczkę w tej karcie. Każdy każdym się rozczarował, a tak naprawdę nikt tej kropki na końcu nie postawił. Tu trzeba by było tak jakby rozwiązać ten problem między wami. A as pokazuje, że jest szansa na rozwiązanie, ponieważ to są rozmowy miecze, tak? Rozmowy. Musimy o czymś porozmawiać i znaleźć wyjście z danej sytuacji. Tu jest, kochani, jak najbardziej. Tu jest u was intelekt, potęga waszego umysłu. Tu trzeba tylko się ze skruszeniem jakby powiedzieć do tej drugiej osoby, że choć porozmawiamy, wiem, że ciężko będzie w waszym wypadku, czuję to, żeby się przemóc, jednak napisać, musimy porozmawiać. To jest takie, że człowiek czeka, ja tu tak widzę, czeka. Jeden czeka na tego, a ten czeka na tego. I nikt nic nie robi. A wystarczyłoby, musimy szczerze porozmawiać, proszę. I już jest ten punkt, że ta osoba odpisze kiedy. No i będzie rozmowa i wszystko będzie jasne. Ponieważ, kochani, tu jak najbardziej zależy, tam na końcu jest karta gwiazdy, tylko wy się po prostu nie dogadujecie. Myślicie każdy o innej bajce, o innej przyszłości. No a tak nie może być. Nie może być, że będziecie krytykować drugą osobę, tak jak tu w mieczy, tak? Jest trzeba szczerze na to spojrzeć, że oboje zawaliliśmy, tak? Oboje nic nie robimy. A nie tylko myśli, że ta osoba nic nie robi, a ja jestem, nie wiem, kimś takim bardzo ważnym, że tylko o mnie powinni zabiegać. To już nieważne, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Oboje jesteśmy istotami. Która osoba jest jakby bardziej odważna, to mogłaby wykonać jakiś ruch, naprawdę, bo tutaj jest fajny potencjał. Tej osobie powiedziała, że zależy. W tej karcie to może być taki mieć jakieś rozterki, no nie? No może być tak, że nie wie, czy chce tej miłości, patrzy na ten kielich, ale karta na końcu ratuje sytuację, ponieważ no, karta tej gwiazdy to jest często, że wystarczy porozmawiać, szczerze porozmawiać, powiedzieć o swoich uczuciach i naprawdę da się wszystko uratować w tej sytuacji. I to zwróci uwagę, że to jest strony tej osoby. Ona by chciała tego spełnienia takiego swoich marzeń, tak jakby rozwiązać i miecz to mówi i gwiazda, żeby daną sytuację rozwiązać, żeby to rozwiązanie było w końcu tej sprawy, tak, tej sytuacji. Ale z nadzieją ona myśli, że będzie dobrze, bo w karcie gwieździe nie ma nigdy, że ktoś negatywnie myśli, że musi potoczyć. Tu jest tylko dobrze. Tu jest niepotrzebna, kochani, między wami cisza, a wystarczy porozmawiać. I ta osoba, powiem, że ona ma ufność w to, że ta sytuacja jednak, gwiazda o tym mówi, że jednak wyjdzie okej wszystko. Że wystarczy, że porozmawiacie, jednak dojdziecie do porozumienia jakiegoś. Bo też jest was dużo, no nie będziemy tak mówić na siłę dla nikogo. No ale karta jest piękna. Może to być, że... A może ta osoba by chciała z wami czegoś prawdziwego, takiego długoterminowego. Bo wiecie, gwiazda to jest piękna karta tak naprawdę. Ona ma nadzieję, a nadzieja to jest dużo. To jest taki... Nadzieja to jest wszystko, tak? Prawda? To jest właśnie nadzieja, wiara, że ta miłość będzie szczęśliwa, że ten związek będzie szczęśliwy. Że możemy uzdrowić swoją relację jak najbardziej, że zaufać dla siebie jeszcze raz, bo to też gwiazda mówi, tak? Może być tak, że ta osoba myśli o tym, żeście mieli dziecko, bo karta gwiazdy to też zajścia w ciążę. Jest jakby, wiecie, karta, tak? Tu jest bardzo fajna. Ta ostatnia karta pokazuje, że jest fajna, tylko u was trzeba, jak widzicie, porozmawiać. A na pewno to powiedzieć o swoich oczekiwaniach. Szczerze po prostu porozmawiać. Najlepiej to by było usiąść twarzą w twarz, jak nie, to przynajmniej przez kamerkę, żeby siebie widzieć, swoje emocje, swoje oczy. I tak jak ja bardzo uwielbiam te zdanie, sekret jego oczu. Wtedy wszystko zobaczysz. Kochani, pozdrawiam, a potem jeszcze coś wgram, wiecie, bo mam fajne pomysły. I dużo pomysłów mam jak zawsze i chyba ogarnę się z czasem, bo wszystko mam zrobione, myślę, że coś jeszcze nagram. To na razie, skarbeczki, trzymajcie się i lajkujcie mnie. Buziaczki, kochani, pa, pa.